Rozpoczęcie rundy numer 16 zawodnicy prosto atakują konektor, gdzie radzi sobie idealnie biały. Komentuję to spotkanie dla was Szymon Majki Swifta oraz Maciej Drożdży-Buchert. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I możemy przejść do rundy pistoletowej, gdzie nasi zawodnicy zdobywają przewagę jednego zawodnika. To Virtus Pro w tym momencie podkłada pakę, chociaż jeszcze nie, jest to tylko fake. Poleciałyby jeszcze po jednym pragu od jednych i drugich, ale to Michu z dwoma trafieniami. Pozostaje sam Ivan, który jest ustawiony od respa antyterrorystów, gdzie jeszcze obity bardzo mocno przez Snaxa, no i to nasi zawodnicy Virtus Pro zdobywają pierwszą rundę tego spotkania. No i zaraz ten smog opadnie i rozpocznie się batalia. Zobaczmy, rotują już antyterroryści z bombsite'u B i zaraz będzie to wejście na czysto. Zobaczmy, Michu posadzony ten z pierwszym fragiem, jest kolejny. Są dwa zabójstwa dla polskiego zespołu, dopiero teraz Jekindar odpowiada, ale Snax jest na posterunku i zwiększa tę przewagę. Zostaje jedynie Flourish oraz Jekindar, chociaż ten już poza grą, także ostatni z antyterrorystów będzie się starał zachować to, co ma, czyli Kevlar oraz UMP, Bank Polaków. No a antyterroryści skutecznie uciekają sprzed celowników Snaczego, chociaż ten zdobywa jedno, drugie zabójstwo. Jeszcze tutaj w Anderze jest dwóch przeciwników, jest trzeci frag od Snaczego. Ostatecznie ginie Snaczy, ale Def właśnie zostanie z makiem 10 na rundę numer 4, a my pierwszej do końca tej rundy. Zobaczmy, teraz Snax już wyszedł z Andera, a koledzy wchodzą shortem, no i jest pierwszy frag od Snaczego. I ten otwiera nam już tą rundę, przyspieszają Polacy już apartami, do pomocy jeszcze dla Snaczego jest Michu, który już namierzył kolejnego z antyterrorystów, wychyla Michu i jest frag! Także na plecy zachodzi jeszcze Dev, zobaczmy. Dev stara się tutaj zachodzić, jeszcze ma daleko do przeciwników, on musi iść na shifcie, by nie usłyszeli go Polacy, a bomba właśnie w tym momencie jest zaplantowana. Snax jeszcze tutaj szuka przeciwników, zobaczmy, jest jedno zabójstwo od Snaxa, zostaje mu 37 punktów zdrowia. Na rampie jest ostatni Ivian, który ma snajperkę, a w międzyczasie Dev również poza grą, także pytanie, czy odbierze tą snajperkę Snax. Już został namierzony Snax i Ivan likwiduje nam polskiego dzika, no ale reszta zawodników Virtus Pro nie boi się wychylać i atakuje Ivana i zdobywa te ostatnie zabójstwo, także mamy 4-0 i zostawiony zaraz po prawej stronie na drewienku, no i na pewno zaskoczy jednego z naszych zawodników Virtus Pro, ale to jednak był w stanie Snax się bardzo szybko odwrócić. Ivan i Flourish dokładają trafienia od siebie i mamy wyrównaną sytuację w tej rundzie 3-3, więc na pewno nasi zawodnicy z drobnymi problemami w rundzie numer 5, ale prosto na pewno ma braki w wyposażeniu. Paka jest podłożona, więc zawodnicy Virtus Pro zaraz będą mieli okazję wygrać kolejną rundę. Widzimy Kenzor ustawiony w konektorze. Podniósł w tym momencie kałach, ale jednak czasu jest coraz mniej. Brak defuza na koncie antyterrorystów, ale co prawda jest trafienie. Michu z szybką odpowiedzią. Sytuacja 2-2. AWP oraz kałach u antyterrorystów. Ale nasi zawodnicy ustawieni bardzo defensywnie na pewno będą grali na czas, który sprzyja na ich konto. No i tak się dzieje, że zawodnicy antyterrorystów po prostu nie będą mieli czasu, żeby jeszcze zlikwidować naszych zawodników, więc Virtus Pro zdobywa w tym momencie oczko numer 5. Od Andera Snax i teraz Snax wychylano, niestety musi cofnąć, bo został rzucony Mołotow, a w międzyczasie po jednym zabójstwie dla obu zespołów. Teraz Snax wychyla przez tego smoka i zdobywa kolejnego fraga, także jest przewaga 4-3. Przyspieszają Polacy, tutaj Snax nie boi się wychylić przez tego smoka, jest! Kolejne zabójstwo na konto polskiego zespołu. Polacy atakują bombsite'a, a w międzyczasie nieskutecznie Ivan wychyla przez okna i Snaci to wykorzystuje. Także zostaje nam jedynie Kenzor i zobaczmy, Tao przez tego smoka wychyla, totalnie oślepiony Kenzor i Tao kończy nam tę rundę, mamy 6-0. Boję się
Bombsite tutaj jest ukryty, Flourish, no i teraz Tao zdobywa jedno, drugie zabójstwo zdobywa Snatch i jest przyspieszenie ze strony Polaków, jeszcze Snatch w międzyczasie, no i Biały do pomocy, także zostaje sam Jekindar z sytuacji 5 na 4, zrobiło się 4 na 1, także zostaje nam jedynie Jekindar, który tutaj likwiduje Snaxa, który był mocno poobijany, ale ostatecznie Jekindar ginie z rąk Snatchego i ostatecznie straci z dwoma zabójstwami w tej rundzie. Spro również pofragował, był to bodajże Snax. Ale teraz nasi zawodnicy po raz kolejny wchodzą pewnie na bombsite, a zdobywając już 3 trafienia. Jeszcze Kenzor zaskakuje naszego zawodnika. Tao zlikwidowany. Jekindar jeszcze jest ustawiony w jungli, ale to nasi zawodnicy kontrolują. No i Biały dokłada fraga również od siebie. I pozostaje sam Jekindar, który jest teraz w oknie, ale za chwilę Michu prawdopodobnie go podjedzie. Michu dostał mołotowa od partnera, ale Biały z trzecim fragiem w tej rundzie i zawodnicy Virtus Pro z ósmą rundą. Sajtu jest jeszcze do pomocy Flourish od rampy. No i tam też i wchodzą terroryści. Zobaczmy, Snack już pierwszy zabójstwo, jest drugi i dopiero teraz Jekindar odpowiada, ale Flourish jeszcze do pomocy, także zostaje sytuacja 3 na 2. Decyzja, by wchodzić cały czas pod ten bombsite, a zobaczmy, już namierzony jest kolejny z antyterrorystów i również namierzony jest Flourish, także wszystko wiedzą Polacy. Także Snaci zdobywa kolejne zabójstwo na konto polskiego zespołu. Iwan z USP zachodzi od strony rampy CT, tutaj na blisko podchodzi Tao, ten z nożem w ręce, ale w ostatnim momencie wyciąga Kałasznikowa i mamy punkt numer 9 dla polskiego zespołu. Flesze na przeciwników, zobaczmy, totalnie oślepiony jest Flourish, no i Flourish ginie, a przyspieszają Polacy teraz po bombsite, bo tutaj niezauważony jest jeden z antyterrorystów, chociaż ginie. Zostaje sytuacja 2 na 2, mocno powijany tapczan, który będzie gdzieś zachodził od shorta, także bomba nie jest zaplantowana zbyt dobrze na jego pozycji, no ale w międzyczasie jeszcze Michu fraguje, także sytuacja dosyć trudna, bo sytuacja 4 na 2 przeradza się w 2 na 1. No i Iwan próbuje tutaj odbić, podchodzi na cicho ze snajperką, chociaż teraz przyspiesza Michów celowany, likwiduje ostatniego z antyterrorystów. No i podnosi snajperkę dla Snatchego, to jest bardzo ważne, by nie dać się zaskoczyć przez przeciwników. No i zobaczmy teraz, Michu zdobywa dwa zabójstwa, jeszcze w międzyczasie Snax, także zostaje nam jedynie Flourish, który gdzieś jest w okolicach bombsite'u A, no pod bombsite B, a jedynie Snatchi gdzieś tam będzie szukał zabójstw na drugim bombsite'cie. I teraz przyspieszenie Polaków, ci zmieniają teraz tempo, wyskakujesz Biały, Biały tutaj z pierwszym fragiem, także łatwo radzą sobie z tym wejściem Polacy. Jeszcze tutaj mocno poobijany Iwan, ten gdzieś w smoku schowany, ale cały czas utrzymuje się na nogach, zachodzi go od pleców Tao, czy Tao się jeszcze tutaj odwróci, Tao się odwraca, no i zdobywa tego ostatniego fraga, ale mocno poobijany. No a w międzyczasie jeszcze Snatchi na midzie likwiduje Jekindara. Się powinno bronić na tej mapie, patrząc na to, że Snatchi wraz z Michem i Białym grali w starej formacji Virtus Pro. A teraz mamy rozpoczęcie rundy numer 16. Zawodnicy prosto atakują konektor, gdzie radzi sobie idealnie Biały, który dołożył już dwa fragi na swoje konto. Iwan z szybką odpowiedzią, ale Virtus Pro ma przewagę, sytuacja 4 na 3. Zawodnicy prosto mają przejęty bombsite, ale paka jeszcze jest niepodniesiona. Nasi zawodnicy posiadają tą pakę, ale Snatchi był w stanie również dołożyć fraga od siebie. Dev odpowiada. No i Virtus Pro coraz to pewniej w tej rundzie podchodzi już pod konektor, zajmuje sobie agresywną pozycję na schodach, wiedząc, że zawodnicy prosto są w okolicach Sandwicha. Jeden z zawodników, a właściwie ostatni z zawodników prosto jest ustawiony właśnie na tej pozycji. Zeskoczył on ze schodów. Teraz próbuje zaskoczyć zawodników Virtus Pro od Sandwicha, ale myślę, że tego się spodziewają i zawodnik z konektora idealnie pokrywa pozycję koledzy. I teraz będzie dwójkowe wychylenie, no ale całe szczęście Michu nie popełnia błędu i zawodnicy Virtus Pro wygrywają rundę pistoletową 13 do 3. Apartamenty na bombsite B, jednak to był tylko fake i zawodnicy prosto na ostatnie sekundy wchodzą na dwójkę zawodników Virtus Pro. No i tu jest zostawiony Biały, który dokłada dwa trafienia i myślę, że nie będą się spodziewać Snatchego, który jest zaskoczeniem. I zawodnicy Virtus Pro idealnie w rundzie Force byli w stanie powstrzymać atak rywala. Snatch i wraz z Białym zdobywają 4 trafienia podczas ataku. No fake naprawdę dobry, dwójka zawodników Virtus Pro na pewno. Terroryści powolutku już gdzieś podchodzą pod bombsite, a tam jest ustawiony na CT Snatch, ten niestety niecelnie. No i
Terroryści teraz powinni przyspieszać. Jeszcze tutaj na szorcie jest dev. On na naszych ekranach, ale Migu spodziewa się tutaj chyba któregoś właśnie z przeciwników i dev już poza grą, także przewaga rośnie, a terroryści nie odpuszczają w atakowaniu pompsite'u A. Tam od dżungli jest ustawiony biały, który właśnie przerotowuje pod CT, a znaczy od strony rampy. Znaczy wcelowany w pałacy, spodziewa się kogoś tam ustawionego, który będzie chciał wychylać. Kenzor jednak mądrze wycofał i czeka, aż to właśnie ktoś pod jego celownik wychyli. Na Polacy we piątkę będą odbijać ten bombsite. Na pewno będzie to dużo łatwiejsza sprawa niż obrona tego bombsite'u. Tym bardziej, że Tao zdobywa fraga. Także zostaje jedynie Ivan, który ginie właśnie w tym momencie. Także Kenzor z Diglem i Mołotowem będzie starał się tutaj coś zrobić. Bomba jest defowana przez Snatchego i Kenzor, ale niestety już nic nie zrobi w tej rundzie. Dosyć bany hopem przyspieszył swoje podejście. Ten jednak wyczekuje jakiegoś skrócenia pozycji, no ale wyskakuje teraz przez okno jeden, drugi terrorysta i Michu fraguje jak na deathmatchu. Przewaga trzech na pięciu. No a terroryści totalnie w postrzasku, nie wiedzą co zrobić, decydują się na wycofanie. No i my oglądamy lekkie uspokojenie gry ze strony prostoci. No na pewno nie są w zbyt dobrych humorach, zwłaszcza kiedy tak szybko Polacy zdobywają przewagę dwóch zawodników. 55 sekund do końca czasu, a my właśnie dostaliśmy, zauważyliśmy problem w połączeniu. Grało te spotkanie ostatecznie 16-4 i to oni będą mogli już sobie dzisiaj odpocząć, a prosto będzie grało przeciwko Kingwing. Mecz jest zapowiadany na godzinę 20.